Znaczy to jest mem ogólnie, to jest mem. Znaczy na pewno kiedyś się coś takiego pojawi, pewnie ludzie podchwycą, jakaś firma z piwami do mnie podjedzie, zróbmy to charytatywnie i tak dalej, można to jakoś wykorzystać. To był po prostu, no żart, to był po prostu żart. Nie miałem w ogóle nigdy w planach robić treningu po 5 piwach i widzowie to podchwycili, ale sporo jest takich, chyba każdy artysta ma jakieś takie swoje niezrealizowane rzeczy i ludzie to po prostu podkręcają. No nie będę mówił, że nigdy tego nie zrobię, może kiedyś to zrobię, nie? Może po prostu kiedyś to zrobię, no. Trening po 5 piwach. Czyli jest to możliwe. Jest to możliwe, tak. Pytam to głównie od. A może jakieś współpracy z Okocimiem, czy z kim, nie wiem, czy mogę mówić nazwę. Może dogramy, odezwijcie się, jakaś firma, zrobimy. Bardzo to. Dużo ludzi nas ogląda, bo około 100 tysięcy osób mamy na żywo. Na, jeszcze mamy restreamy tutaj tego programu, tak więc. Myślę, że teraz ugryzę w język, no bo jednak jest to propagowanie spożywania alkoholu. Więc też można się ugryźć. Nie jest to na pewno, nie jest to na pewno można to potraktować zgodne z konwencją federacji freakowo-sportowej. Oczywiście, ale też w ogóle z ludzką moralnością. Chodziło mi bardziej może w formie eksperymentu nagrać taki potencjalny materiał video. Pamiętaj, Paryż, że jakby. To wszystko jest kreacja na tym. Tak. To, żeby przestrzec amatorów wysiłku fizycznego, żeby nie pili piw przed treningiem. Teatrzyk o zabarwieniu edukacyjnym. Edukacyjnym, dokładnie tak.